Pusty kamień, zaraz wyjaśnię dlaczego. Tropikalny deszczyk, sami zobaczcie jaki piękny opad konwekcyjny. Nano mgła, fantastycznie, bo słuchajcie moi drodzy, tak się składa, że tu jest Alpinka, tak? Alpinka, pilnujesz? Powiedz, czy ty pilnujesz? Pilnuję, a kogo? Czy tu jest Carlos? A raczej Carlita, słuchajcie, bo to już jest oficjalne, że Carlos jest dziewczyną, także został przemianowany na Carlita, nie na Carla, bo jakoś bardziej mi się podoba Carlita. No bo on był Carlitem, więc wiecie. Było mówione, że na 100% jest to samiec, że na 1000000% jest to samiec, że no po prostu kupujesz samca. No, kupiłeś samicę od osoby, która teoretycznie się zna. No tak już jest, słuchajcie, niestety. Nasz smok to spał tak długo, że ja normalnie nie pamiętam, kiedy on ostatni raz wychodził tak regularnie. No parę miesięcy, z 2-3 miesiące. No z 3 miesiące skubaniec spał. No i teraz się fajnie złożyło, bo 3 dni temu się wybudził pierwszy raz, potem się wybudził znowu i dzisiaj się wybudził już trzeci raz. Więc słuchajcie, to idealny moment, żeby Carlosa wziąć na ręce, pogłaskać, dać mu jedzonko. No wiecie, teraz to on jeszcze jest zaspany, więc też nie wiemy do końca, jak będzie się zachowywał po sezonie zimowym. Znaczy zachowywała, kurczę, nie mogę się przyzwyczaić. No w każdym razie, mlask. No i czy Carlita coś się zmieniła przez ostatni czas? No słuchajcie, jaszczur spał długo, więc no, jest duży, no ale, że tak powiem, nie urósł podczas snu. Kawał jaszczura, zobaczcie, jak jest majestatyczny. Pani majestatyczna, pani Carlita, tak? No. Mlaskasz sobie mój nowy plecak na sprzęt. Jaki ogon też jest potężny tutaj, patrzcie. Możemy sobie zobaczyć w ogóle, jak długość tego ogona. Wyprostujmy go delikatnie. No i moje przedramię. Patrzcie, ogon jest długości przedramienia po prostu. A tu jeszcze całe ciało tego jaszczura przecież. Dasz się wziąć na kolana teraz, czy nie? No daj się wziąć na kolana. O, jaki ciężki potwór, słuchajcie, to jest. No, chodź. No. No i słuchajcie, ja też mam nogi niemałe. Tutaj Alpi jest, no Alpi jest mała akurat. Natomiast jaszczur jest potężny. Ja sobie uwielbiam z nim leżeć tak, że sobie leżymy i on mi leży na brzuchu po prostu. No i jest na cały mój brzuch Carlos, plus na nogi wychodzi jego ogon. Taki spokojny, nieagresywny. Jak ja sobie przypomnę te czasy, kiedy on naprawdę wyrywał się i nie dawał się dotknąć, w sensie nie gryzł, ale po prostu było widać, że ten kontakt z człowiekiem mu przeszkadza, no to naprawdę to względem wtedy, a teraz to jest niebo, a ziemia. Wiadomo, że z psem w 2 lata byśmy poczynili nieporównywalnie większy progres, no ale kurde, to jest jaszczurka, ale jedna z najinteligentniejszych na świecie, więc jakby to o czymś świadczy. Zresztą wielokrotnie widziałem na różnych grupach właścicieli steju, jak sobie oni z takimi tejusami po prostu leżą gdzieś tam w łóżku, one się wkopują pod poduszkę, pod kołdrę, no i w ogóle są takie przyjazne. Natomiast kochani, trzeba tutaj pamiętać o fakcie, że może i na filmie to wygląda, jakby to był fajny jaszczur, którego każdy sobie z nim poradzi i w ogóle, no ale generalnie tak. Tutaj w przypadku tego gatunku agresja pokarmowa występuje i trzeba uważać, słuchajcie. W internecie też jest dużo fotek, jak takie wieloletnie teju bardzo, bardzo mocno ugryzły właścicieli, trzeba było szyć palce. Zazwyczaj jest to związane z tym, że właściciel po prostu nie dopilnował i gdzieś tam, choć trochę zapachu z jedzenia, z jakiegoś mięsa zostało na rękach, no to wtedy teju naprawdę już nie myśli kryteriami, że o, to jest mój właściciel, tylko po prostu włącza się w nim taki maksymalny instynkt łowcy. No i może wyrządzić krzywdę, więc musicie mieć to na względzie, jeśli ktoś tutaj będzie zajawiony na takiego jaszczura. Dodatkowo słuchajcie, behawior. No jeśli Carlos nie śpi, to ja poświęcam na niego godzinę dziennie, 7 dni w tygodniu. Zawsze rano go wyciągam, siedzę sobie z nim, gadam do niego. Także też wiecie, jest to pochłaniająca jaszczurka. Nie jest to jaszczurka typu, nie wiem, gekon jakiś, którego po prostu zostawimy w terrarium i on sam będzie sobie żył. Bo jak tego nie wychowamy tak jak trzeba, to zdziczeje. A jak zdziczeje, no to naprawdę będzie duży problem, żeby okiełznać takiego bydlaka. No ale z drugiej strony, jak już się przyłożymy w ten behawior, to jaszczur odwdzięcza się naprawdę czymś niesamowitym, bo wiecie, kurczę, to jest niesamowite, że z nim normalnie można poczuć więź. Nie będę go porównywał do psa, bo to jakby nawet nie można tak porównać, ale naprawdę w tym wzroku i spojrzeniu jest coś takiego, co nam mówi, że kurczę, to jest stworzenie myślące i tam coś żarzy w tym mózgu, no nie? Także naprawdę jest to niesamowite, odwdzięczające się stworzonko, ale tak jak mówię, wymagające pod względem behawioru. Czy może nie tyle, że wiecie, ciężko jest go wychować, tylko po prostu trzeba bardzo dużo czasu mu poświęcić. Pani Carlito, ale przyznaj, że dobrze na ciepłym brzuszku leżeć, nie? Już zapomniałaś, jak to fajnie. Jak leżę,
głaszczą ciepłą ręką i leżysz na ciepłym brzuchu. Tak to można żyć, ewidentnie. I gdyby to był samiec, słuchajcie, to pod gardle tutaj już byłoby gigantyczne, a u samiczki jest takie bardzo delikatne. Kurde, no zobaczcie, czy to nie jest najsłodsze, co mam? No jest. Przecież to jest jeszcze słodsze od alpinki. Żartuję, Alpi, ty też jesteś najsłodsze na świecie. No najsłodsze jesteś, tak, no ale ta konkurencja jest bardzo, bardzo poważna. Jak sobie leży, to możemy jeszcze się zbliżyć tutaj do tych fantastycznych odnóży. Znaczy kończyn. Pazury ogromne. Łapka też wcale taka nie najmniejsza. Tutaj ta różnorodność łusek na kończynach mnie naprawdę zadziwia, bo z każdej strony są trochę inne te łuski. Nie wiem, czy wam pokażę tą. Zobaczcie, tutaj mamy takie malutkie, delikatne łuski, a od wewnątrz na pachwinie są takie strasznie grube, wielkie i jeszcze masywne i błyszczące. O, widzicie? Totalnie inna łuska. Pomijając fakt, że to jest kawał... Ja nie mogę, Carlita, ty masz nogę jak moja dłoń już. Wiesz? Ale rośniesz. No, ty już jesteś dojrzała dziewczyna, tak. No i mlask na dodatek. Wielkość Carlita, moi drodzy, skubany aż się normalnie prawie nie mieści w kadrze. No tak. Dobra, odkładam go. Kurde, pamiętam, jak on tutaj miał dużo więcej miejsca na tym kamieniu. Czasy się zmieniają, Carlito, co? Zobacz, tutaj jest pachnące. Mamy warzywka i owocki. Dobra, moja droga, zostawiam ci tutaj żarcie i odchodzę stąd. O, moi drodzy, chwila prawdy. Czy Carlos będzie... Czy Carlita będzie chciała coś zjeść, czy może po prostu liznie językiem i nara? Już jaka jest ostrość, taka jest. Wybaczcie mi, ale już tam nie chcę wchodzić, żeby go nie rozproszyć. Już nie bądź taka... No patrz, nie. Ja nie chcę jeść, gościu, twoich owocków. Co ty mi tutaj? Co ty mi tu dajesz w ogóle? Nie chcę owocków. No dobra, słuchajcie, tak czy siak owocki zostawimy, no a teraz damy mu mięsko, nie? No to dobra, moja droga. Tu jest to, co lubisz najbardziej. No, oczywiście. No. O kurde, spadł mi. Czekaj, nie. Muszę ci go teraz opłukać, przepraszam. Ło, przepraszam, Carlita. No to chodź tutaj. Ło, jest. No dobrze. O kurde, Carlita, co ty wyprawiasz z tym szczurem? Niewygodnie się połyka taką ofiarę pod ziemią, no nie? Dobra, to kontynuuj tutaj u góry. No słuchajcie, zostaje końcóweczka w postaci wystającego ogona. To już jest zwieńczenie konsumpcji. Akurat owocki leżą na prawo od Carlosa, na wypadek, gdyby się namyślił jeszcze po południu, to będzie miał taką możliwość. Carlita teraz walczy z wystającym ogonkiem. Widzicie, jak jej wystaje? No słuchaj, moja droga, albo musisz połknąć bardziej, no albo możesz sobie odgryźć jeszcze ten ogon co najwyżej. Objętość brzuszka, nie ma co gadać, znacznie się zwiększyła. No i słuchajcie, owocki są niedaleko, będą kusiły jaszczura dzisiaj, no bo on teraz będzie sobie po prostu leżał na kamieniu, no i trawił to, co zjadł, a że zjadł nie mało. No to trochę czasu musi minąć, zanim sobie to strawi, tak, Carlos? Bo jeszcze ci troszkę szczura tu wystaje. No wystaje trochę, ziom. Znaczy ziomita. Także na dzisiaj to tyle. Następnym razem zobaczymy się w sobotę, także oczekujcie. No i cóż mogę powiedzieć? Póki co kończymy, słuchajcie, no bo widzicie, jaki jest Carlito. Wybudzony, pojadł, no i teraz chciałby po prostu sobie leżeć. Także zostawiamy go w spokoju. Ja mu teraz jeszcze tutaj dam basen z wodą, bo jak zimował, to po prostu basenu nie było, bo i tak sobie siedział. Teraz mu dam pojemnik właśnie. No i wrzucę matę grzewczą pod spód, żeby miał ciepło, bo może po zimowaniu będzie chciał się wykąpciać, no to proszę bardzo, tak? A teraz sobie tu leżysz po prostu. To ja ci tu zostawiam te owocki. Będzie mi bardzo miło, jak jednak choć troszkę z tego owocka zjesz. Masz do wyboru jabłuszko i ogórek zielony. Nie dziękuj, tylko korzystaj. Dobra, kochani. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że było fajnie. Zostawcie łapkę dla mnie i dla Carlity. No i tyle. Do zobaczenia w sobotę. Trzymajcie się, na razie i hej.